Michał Cichy, MMA.pl. Znajdujemy się w warszawskim Centrum Atletyki, a moim i Państwa gościem jest Marcin Prachnio. Witaj, Marcin. Witaj. Więc tak, tu byłeś dzisiaj na sparingach. Powiedz mi, przygotowujesz się głównie w Holandii. Na jak długo będziesz teraz w Polsce? Zostaję w Polsce do końca stycznia. Potrenuję właśnie z chłopakami w WCA. Trochę sparingów. Zawsze zmiana otoczenia, zmiana ludzi, zawodników. Jest rozwijająca, zawsze daje nowe wyzwania, także lubię zmieniać kluby często. Jest to dla mnie wyzwanie, wtedy wchodzę na wyższy poziom jakby i uważam, że to jest odpowiedni rodzaj treningów, częsta zmiana klubów. Resztę przygotowań spędzisz już w Holandii w swoim macierzystym klubie, czy gdzieś jeszcze będziesz wyjeżdżał? No to już nie będzie długo, ponieważ wracam 31 stycznia do Holandii. Zostanę najprawdopodobniej tam 10 dni jeszcze i później już lecimy do Stanów na walkę, 2 tygodnie przed walką, żeby się odpowiednio zaaklimatyzować, jeszcze tam trochę potrenować i poczuć się dobrze, wejść w rytm dnia, nocy i wtedy jedziemy już. Powiedz mi, masz teraz walka w Stanach, nie wiem, czy do tej pory walczyłeś w Stanach, czy nie? Nie, nigdy nie walczyłem. I miałeś bardzo dużo walk w Azji. Powiedz mi, czy masz problem z aklimatyzacją do zmiany strefy czasowej? W tą stronę do Stanów możliwe, że będę miał problem, chociaż mam nadzieję, że nie. W stronę Azji nigdy nie miałem problemu, zawsze szedłem spać. Jak przylatywałem do Azji, nie spałem cały dzień, szedłem spać, już było ok, a w tą stronę. Jak wracam do Europy z Azji, to jest czas wstecz, tak samo jak do Stanów będzie i wtedy zawsze wieczorami już się robię senny, także zobaczymy, jak to będzie w tą stronę, dlatego też postanowiłem z trenerem, że na 2 tygodnie przed walką pojedziemy już, żeby się dobrze tam poczuć. A bardzo byłeś zawiedziony, że będzie zmiana rywala, bo tam Jake Collier miał być pierwotnie twoim rywalem. Ogólnie dużo mnie to nie obchodzi, z kim będę walczył. Walka jest walką, na każdą trzeba być przygotowanym w 100%, także nie spodziewałem się tego, że będzie jakaś zmiana, no ale tak wyszło, zostałem o tym poinformowany, zaakceptowałem i żadnych z tym problemów nie miałem większych. A czy sam Alvi to była jedyna propozycja ze strony UFC, czy miałeś tam kilku rywali podanych, z którymi mógłbyś się zmierzyć? Podali jeszcze 2 innych rywali, z tego pamiętam tylko jedno nazwisko, Fortunę. On walczył wcześniej chyba z Collierem i przegrał, ale on nie chciał walczyć, a my też od razu, jak zobaczyliśmy nazwiska, stwierdziliśmy, że sam Alvey będzie dobry, ponieważ chyba jego nazwisko już jest dosyć rozpoznawane, jakoś tam nie śledzę wszystkich zawodników. Ale trener mi powiedział, że to będzie dobre nazwisko, także długo nie myślałem, powiedziałem ok, idziemy w to i walczymy. Czy jego styl walki jest taki dość zachowawczy, czy on ci będzie pasować, bo ty to raczej się otwierasz i lubisz efektownie kończyć, on jednak woli tak wolno prowadzić te walki, czy ten styl będzie ci pasować? To ja mu narzucę mój styl, także zobaczymy, jak to będzie. Raczej nie będę podchodził pod jego styl, nie będę się w jego gry wdawał, tylko przyciągnę go do mojej gry i będziemy robić to, co ja mam ochotę, a nie to, co on. Ostatnio również trenowałeś w Indonezji. Powiedz mi, czy planujesz jeszcze powrót do Dżakarty? Tak, mam to w planach. Najprawdopodobniej po tej walce wrócę do Dżakarty. I spędzę tam jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, kiedy będą kolejne walki, jak to się wszystko potoczy, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, gdzie będę. Wydaje mi się, że jednak w Europie będę się więcej przygotowywał do kolejnych walk niż w Indonezji, ponieważ tam poziom nie jest jeszcze jakiś wysoki, ale chyba to się będzie zmieniało z biegiem czasu, także no zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ostatnim wśród polskich zawodników moda jest na wyjeżdżanie do Stanów. Trenować, powiedz, czy bierzesz pod uwagę wyjazd jakiś szkoleniowy do Stanów? Czy biorę wyjazd szkoleniowy do Stanów pod uwagę? Na pewno jakiś kolejna przygoda, zmiana otoczenia, jak mówiłem wcześniej, zmiany wpływają na rozwój. Także może też pojedziemy do Stanów potrenować.
Zobaczymy. Teraz w kategorii półciężkiej UFC jest razem z tobą, jest trzech Polaków, jest jeszcze Michał Oleksiejczyk i Jan Bochowicz. Powiedz mi, i z oboma trenowałeś, więc powiedz mi, czy bierzesz pod uwagę, czy wziąłbyś taką walkę, jeśli UFC by ci zaproponowało bicie się z jednym z Polaków? Ciężkie pytanie, nie wiem. Myślę, że no to jest jakiś tam biznes. Jeżeli oni by się zgodzili, to pewnie ja też bym się zgodził. Tak naprawdę, no nie wiem, no, walka jest walką, tak? I tak się złożyło, że jesteśmy w jednej kategorii wagowej. Chociaż jest tylu zawodników w UFC w tej wadze, że myślę, że będzie też inny wybór, także chyba nie zmierzałbym w tym kierunku, że będziemy musieli razem walczyć. Chociaż no zobaczymy, czas pokaże. Jak sam wspomniałeś, jest wielu zawodników w tej kategorii. Powiedz mi, czy myślałeś o jakimś rywalu, wymarzyłeś sobie jakiegoś rywala, z którym byś chciał walczyć w UFC? Tak, John Jonesa. Zawsze stawiam poprzeczkę wysoko. Czy wymarzyłem sobie jakiegoś przeciwnika? No, będę walczył z każdym, który stanie mi na drodze do mistrzostwa. Dobrze, w takim razie dziękuję, Marcin, za poświęcony czas i powodzenia w walce. Dziękuję bardzo i chciałbym pozdrowić wszystkich fanów. Trzymajcie się i oglądajcie. Będzie dużo emocji. Pozdrawiam. Dzięki.